Listonosz! Widzę go! Nadjeżdża! Panie Heniu! Ma pan coś dla mnie? Trzymaj naszego zwierzaczka! Ja popędzę! Panie Heniu! Chlebem i solą pana witam! Witam! List do pana sołtysa! O jak to? Witam panie Heniu! A ludzie we wsi gadają! O czym gadają? Że sołtys wjebać piłki do kosza z balkonu nie umie. Tak gadają? No. O, to są wariaty wielkie! To słuchajcie wszyscy! Jutro o 12 będę wciepywał! I powiem wam jeszcze, wyjazdem będę wciepywał z balkonu do kosza! Tak będzie! Żono, czy ty tu widziałaś? Ludziska we wsi we mnie nie wierzą! Mówią, że ja z balkonu do kosza nie trafię! Udowodnimy im, że potrafię! Tak jest, żono! Tak! Będziesz moją kibicą? Tak, Stasiu! Wspaniale! Co ja teraz zrobię? Co ja teraz, kurwa, zrobię? Jak ja w 24 godziny się przygotuję, żeby z balkonu do kosza piłką uderzyć? Nawet z wyjazda mogę mieć problem. A jak mnie odwołają, to co ja zrobię? Wiem. We wsi obok mieszka pan Włodzimierz. No tak, on był przecież z mistrzem Miyagi na wakacjach. To na pewno na rzeczy się zna. Dzwonię. Halo. No kurwa, czy chuj by to strzelił. Ta flaszka gorzałki kurwa nie zrobię. Halo? Halo, o! Panie Włodzimierzu! Mówi sołtys Siszek. To? Aha. Jest taka sprawa, że wieś rzuciła mi wyzwanie. Muszę piłką z wyjazda, z mojego balkonu, wie pan, był pan, nie? Do kosza trafić! Nogą! Rozumie pan? Jak to kurwa, 24 godziny? Nie ma problemu. Mam odpowiedni program treningowy. Tak! Ma pan odpowiedni program treningowy? Idealnie! Czas! To pieniądz, ja słono zapłacę, ale musi pan być już teraz. Nalegam. Już jadę. W takim razie czekam. Dziękuję, panie Włodzimierzu. Dziękuję. Może się udać. No to kurwa. Jest robota. Nie ma co się opierdalać. No witam! Witam. Panie sołtysie. Jak dobrze, że pan przyjechał. Kurwa, taka sprawa nie toczy się na co dzień. Powiem panu, nie będzie łatwo. Ja rozumiem, ja jestem gotowy na wszystko. Ja jestem gotowy na wszystko. Program jest intensywny. Ja rozumiem. Trzeba się do tego przygotować 100%. Dobra. Ale szanse powodzenia gwarantowane. Nie ma problemu. Gdzie zaczynamy? Myślę, że powinniśmy zacząć już teraz. Myśli pan, że na przykład parę rundek w basenie mogłoby pomóc? Parę rundek w basenie nie zaszkodzi na rozgrzewkę. Dobra. Dwie długości.
szybciej! Jeszcze szybciej! Dobrze, soty się! Jest potencjał! Dobra, wystarczy tego. Przechodzimy teraz do poważniejszych ćwiczeń. Zapraszam. Dajesz! Dajesz, panie sołtysie! Dajemy! Nie ma opierdalania. Mówiłem, że nie będzie łatwo. Panie Wodku, pan wie zajechać chcesz! Dajemy, dajemy, panie sołtysie! Nie może się pan teraz poddać. Panie Włodku! Panie Włodku! Panie Włodku! Z tego do kurwa chyba nic nie będzie. Będzie. Musi pan uwierzyć w siebie. Ćwiczymy dalej. Jutro o 12 trafi pan do kosza. Dziękuję. Jelonek, mój najlepszy klient. Słucham? Sołtys, daj mi godzinę. Stawka to co zwykle, 2 jabole. A panie sołtysie, jak tam przygotowania? A powiem panu, kwitną co? Słuchy we wsi godzą, że czereśniak spod ósemki ma chrapkę na pana urząd. A to jak chce czereśniak przyjdzie i se z wyjazdu wklepie piłkę do kosza, bo ja to zrobię. A co, jak tam gadają we wsi, że co, że szansę mam, czy nie? Nie no, sołtysie, ja na sołtysa zawsze, ale nie wiem no, jak ludzie postanowią. Panie Heniu. Najlepszego, panie. Najlepszego życzę. Najlepszego, szczęść Boże. Gdzie sołtysie? Dalej. 1147, 8, 9 i 1150. Ale teraz powiem, ja się muszę napić. Dobra, możemy zrobić przerwę. Chodźmy. Piwko nigdy nie zaszkodzi. O właśnie. A może nawet pomóc. Wiadomo. No to pana zdrowie, za sukces. A za sukces. Jak tam, w porządku wszystko? Oj, wie pan co, nie wiem. Ale chyba już mi się od tego browara coś w głowie jebie. Jasne. Wracajmy do treningu. Dobrze, panie sołtysie! O to chodzi! Myślę, że jest gotowy. Dajcie mi przeciwnika! Ja! O, sołtys leci. O kurwa! Spada! Panie sołtysie, kurwa, ale pan przypierdolił! Nic panu nie jest? Zaraz, żakiecik się zgadza? Pan spoko! No i elegancko. To dzień ostatecznej próby dla mnie. Ale... nie wiem. Sołtysie, kurwa! Mistrzu, co się dzieje? Otruli pana! Kurwysyny! Jak to? Kiedy? Kurwy, mam na to antidotum. Niech się pan napije. Antidotum i położę? Musi. Lokowanie produktu. Teraz będzie dobrze. Dobrze! Tak! Wszyscy moi przeciwnicy! Plują wam w twarz! Teraz tylko ja, piłka i kosz!
imię dobra tej wsi. Lubijasz! Nie wierzyłem! Gratulacje są tu się. Będę na pana głosował w każdym razie. Żoną! Najdroższa! To wszystko dla ciebie. Jestem z ciebie najdumniejsza. Dobra, koniec. Next time, Mr. Jelonek. Next time.